Witam Was. Mieszkańcy Wołomina, sąsiedzi, nazywam się Benjamin Degner. Mieszkam w Wołominie, dlatego bardzo mi zależy, żebyście usłyszeli, co mamy do powiedzenia. Żyjemy dzisiaj w świecie, w którym jest masa lęku, masa kłamstwa, masa szarości. Na białe mówi się czarne, na czarne mówi się białe. Ludzie żyją w lęku, w strachu, nie wiedzą, co przyniesie przyszłość. Jesteśmy tutaj, by zmienić właśnie to, by podnieść wasze życia, by zmienić wasze życie. Jest to możliwe. Tak jak mój kolega już mówił, miał swoje życie, był przestępcą, został podniesiony na inny poziom, na inny stan. Ja także żyłem swoim życiem kiedyś. Żyłem w religijnym szambie, tak to nazwę. Nie znałem Jezusa, nie znałem prawdy, chociaż mi wmawiano, że to, co wierzę, to prawda, to miłość, ale tak nie było. Było to bardzo słabe. Wszystko jest słabe, gdzie nie ma Jezusa Chrystusa. Wszystko to jest nic nie warte. Dopiero gdy Jezus przychodzi do twojego życia, a jest to możliwe, jeżeli tego zapragniesz i zawołasz do Niego, dopiero wtedy stajesz się człowiekiem, stajesz się żywym człowiekiem. Twój martwy duch zaczyna żyć. Życie wpływa do ciebie. O tym mówił Jezus, jak mówił o nowym narodzeniu. Nie wiem, czy ktoś zasłyszał o tym. Jezus, nasz Pan, nasz Król, nasz Zbawiciel powiedział, że trzeba się narodzić na nowo. Każdy człowiek musi się narodzić na nowo. Ludzie nie wiedzą, co to znaczy. A jest to rzecz bardzo prosta. Musisz uwierzyć, że ten Jezus, którego znasz, to nie mały Jezusik. To nie jakieś martwe bóstwo, to żywy, prawdziwy Bóg. Bóg, który przyszedł na ziemię, wcielił się, umarł za każdy twój grzech, za każdy mój grzech, umarł na krzyżu Golgoty. Umarł, zmartwychwstał dnia trzeciego, powstał do życia i poszedł do nieba. Jest potężnym Bogiem i ten potężny Bóg może w tobie zamieszkać. On ci to obiecał. Przez wiarę, nie przez uczynki, jak to nam mówi religia. Nie uczynkowość, ale sama wiara w Jezusa Chrystusa, w to, co uczynił na krzyżu Golgoty. W to, że umarł, poniósł grzech całego świata. Świat ze sobą pojednał, zmartwychwstał. Ta prawda postawi cię na inny poziom, podźwignie twoje życie. Jeżeli tego zapragniesz, zawołasz do tego Boga, do tego Jezusa, który jest żywy i prawdziwy. Zawołasz, żeby przyszedł do twojego życia. Uświadomisz sobie, że potrzebujesz Go, bo to jest podstawa w ogóle wszystkiego. Musisz być świadomy tego, że potrzebujesz Jezusa, że twoje życie dzisiaj jest słabe, że każdy na ziemi, każdy zgrzeszył. Każdy zgrzeszył. Nie ma sprawiedliwego. Uczynki cię nie usprawiedliwiają. Cokolwiek byś zrobił, jakimkolwiek byś był dobrym człowiekiem w twoim mniemaniu, to nic nie znaczy. Każdy z nas, każdy z ludzi wszedł na własną drogę i potrzebuje tego Jezusa, który umarł za nasze grzechy. Jeżeli w to uwierzysz, zawołasz do Niego, On przyjdzie do twojego życia. Staniesz się nowym stworzeniem, jak to Jezus powiedział. Dzisiaj niewielu chce to słyszeć. Rozmawiałem kiedyś z księdzem tutaj na miejscu w Wołominie. Powiedział mi ciekawą rzecz, że ludzie mówią, że wierzą. Mówią Jezusie. Ale nie praktykują. Taką rzecz powiedział ten ksiądz. A w rzeczywistości powiedział, że jest inaczej. Ludzie dzisiaj praktykują. Obchodzą różne obrzędy. Czynią różne rzeczy. Siedzą po uszy w tradycji, ale nie wierzą, wiary nie mają. Takie zdanie ma ksiądz o ludziach. Tak powiedział. Nie ma wiary w człowieku. Są obrzędy, są jakieś tradycje, jakaś uczynkowość. Ludzie starają się zasłużyć na coś więcej, starają się zasłużyć na niebo. Ale jest to niemożliwe. Nie z uczynków człowiek będzie zbawiony. Ale przez czystą wiarę.
przez taką dziecięcą wiarę w to, co się wykonało na krzyżu. Dziecięca wiara w to, że ten Jezus przyszedł, umarł i zmartwychwstał. I o to chodzi w tym wszystkim. Jest to prosta Ewangelia, którą każdy powinien usłyszeć. Bo zbawienie wasze, każdego z was osobna, jest w zasięgu ręki. Zbawienie każdego z was jest w zasięgu ręki. Można uczynić sam w domu, nie potrzebuje żadnej religii do tego, żadnego człowieka. Możesz zawołać do Jezusa, by przyszedł, by cię przekonał o tym, że jest żywy i prawdziwy. Możesz to uczynić w domu, nikogo do tego nie potrzebujesz. Zawołaj do tego Pana, zawołaj do naszego Jezusa, do Zbawiciela świata. Ten, który umarł i świat pojednał. On pojednał cię z Bogiem. Jesteś pojednany. Może tego nie wiesz. Jezus ma twój akt własności. Należysz do Niego. On zapłacił za twoje grzechy. Teraz pytanie jest, co z tym zrobisz? Co zrobisz z tym faktem? Z tym faktem, że zapłacił za twoje grzechy, że jesteś Jego. Czy odwzajemnisz tą miłość, którą On okazał tobie? Co zrobisz z tym faktem? On cię do niczego nie będzie zmuszał. Nie będzie cię zmuszał do tego, byś go pokochał, byś był mu wdzięczny. On pragnie twojego serca. To wszystko ściąga się do płaku serc człowieka, serc ludzi. On pragnie, by serca zapragnął go, zapragnął tego, który umarł za ciebie, za twój grzech. To bardzo prosta rzecz. Zapragnijcie tego. Dajcie sobie sprawę, że potrzebujecie go. Jesteśmy żywym świadectwem na to, że jest to możliwe. Każdy z nas ma jakąś inną historię. Każdy z nas był inny. Jeden był przestępcą, drugi był wierzącym człowiekiem. Starał się czynić dobrze, by się podobać Bogu, by zasłużyć sobie na coś, na Jego przychylność. Ale to nic nie zmieniło w naszym życiu. Nie poprawiło naszego życia, nie podniosło standardu naszego życia. Nic się nie wydarzyło wtedy. Cały czas żyliśmy w lękach, w strachu. Dzisiaj mamy wywalone na to, co się dzieje na tym świecie. Nie interesuje nas jakaś wojna, jakaś choroba. Bo w Chrystusie jest zbawienie. W Chrystusie jest prawda. On sam się zdefiniował tak właśnie, a nie inaczej. On sam powiedział, ja jestem prawda. Ja jestem prawda. Nie ma innej prawdy. Nie ma innej drogi i nie ma innego życia. Tylko w Chrystusie możesz to wszystko osiągnąć. Zostawiam was z tymi prostymi słowami Ewangelii. Pomyślcie na tym. Będziemy tu regularnie dla was. Będziemy starali się osiągnąć jak najwięcej w tym miejscu. Chcemy, by jak najwięcej ludzi nas usłyszało. Bo jest to ważna rzecz. Wasze zbawienie, zbawienie każdego człowieka, od tego zależy. Czy uwierzy w tego Jezusa, który przyszedł, umarł za twój grzech, zmartwychwstał i poszedł do nieba. Jest żywy i prawdziwy. Amen.